Jak wyglądałby kościół po roku walki z koronawirusem, gdyby nie zaangażowanie wiernych świeckich? Marcin Auslyn zapraszam na program Rozmowa PCH 24 TV. A w studiu gościmy pana Sławomira Skibę. Wiceprezesa Stowarzyszenia im. Księdza Piotra Skargi. Witam bardzo serdecznie, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Spotkamy się przy okazji Wielkiego Czwartku, Wielkie Święto Kapłanów. Dzień, w którym w sposób szczególny trzeba mówić o czci do Najświętszego Sakramentu, bo jest to też Dzień Ustanowienia Eucharystii. Wiele się w tej materii wydarzyło w ciągu ostatniego roku tej walki wytoczonej przeciw koronawirusowi. Wydarzyło się dużo złego i zarazem dużo dobrego, i gdyby wydaje się, niezaangażowanie wiernych świeckich, to dzisiaj obraz kościoła mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Zacznijmy może od tej fundamentalnej kwestii, jak cześć do Najświętszego Sakramentu. Pamiętamy obostrzenia wiosenne i takie zdecydowane powiedzenie, że jedynym słusznym sposobem przyjmowania Komunii Świętej to jest Komunia Święta na rękę. Tak, to była, to była to to było wskazanie właściwie, może nie jeszcze w tamtym momencie nie było to deklarowane. Chociaż można było odnieść wrażenie, że to jest właśnie praktyka zalecana ze wskazaniem szczególnym, a ci, którzy się upierają, to niech tam gdzieś na boku jakoś egzystują czy wegetują. Dzięki Bogu, dzięki temu zaangażowaniu ludzi świeckich i tej postawie. Świadczenia przed ludźmi o Panu Bogu, żywym, ukrytym w najświętszym sakramencie, któremu, jest naj, któremu winni jesteśmy najwyższą cześć. Dzięki, dzięki tej postawie, choć oczywiście komunia święta udzielana na rękę pozostała. To jednak to jednak znaczna część wiernych. W wielu kościołach to widzimy nie tylko, że pozostała przy Komunii Świętej przyjmowanej do ust, to jeszcze wielu tych wiernych zdecydowało się na pójście krok dalej i powróciła do przyjmowania, do praktyki przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej do ust i to w kościołach, w których od dawna była praktykowana już podejście procesyjne do Komunii Świętej, czyli w postawie stojącej i do ust. Na szczęście właśnie postawa wiernych sprawiła, że, że nie udało się całkowicie zaprowadzić komunii Świętej, tej praktyki Komunii Świętej na rękę, Argumenty, pan redaktor i, i, i szanowni państwo, y, y, które miały przemawiać za, za tym, żebyśmy przyjmowali Komunię Świętą na rękę, y, były oczywiście pierwsze natury medycznej, tak? że rzekomo że, że mniej y, narażamy się na, 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 na infekcję y, koronawirusem. No, później były głosy lekarzy, naukowców, nie tylko w Polsce zresztą, że, y, że wcale tak nie jest. Więc z tego zrezygnowano, ale dobudowano całą, nazwijmy to, teologię czy historię do, do tej praktyki Komunii na rękę, spróbujesz na różne sposoby e, uzasadniać prowadzenie tej praktyki. Nie, nie, nie będziemy się o tym nad tym rozwodzili, bo o tym już wielokrotnie mówiliśmy dość powiedzieć, panie redaktorze, że oczywiście cieszy to, że, że wierni pozostali przy komunii, e, wielu wiernych pozostało przy komunii na rękę. Niestety jednak no, jesteśmy często świadkami, ja byłem nieraz i wielu moich i koledzy moi byli świadkami sytuacji no, dramatycznych, w których to dopuszczenie praktyki komunii na rękę prowadzi wprost do, do naruszenia czci, delikatnie mówiąc, naruszenia czci Najświętszego Sakramentu kiedy hostie wypadają na podłogę, kiedy są kruszone przez nieroztropnych wiernych, którzy nie zdążą maseczki na przykład ściągnąć z twarzy i, i, i pchają e, ciało Pana Jezusa. Dochodzi oczywiście do różnych e, e, pokruszenia się e, e, konsekrowanych hosti, i, no i w ten sposób bezczeszczenia tych cząstek konsekrowanych ciała Pana Jezusa. Tutaj, to wszystko jest, cały czas jest obecne i my się cieszymy, tutaj, Panie Redaktorze, z tego, że, że udało nam się ocalić e, praktyką e, praktykę Komunii Świętej przyjmowanej do ust, ale niestety otworzona została furtka do tych praktyk, które nas bolą. Muszę Panu też powiedzieć o tym, że ze smutkiem obserwujemy i takie sytuacje, w których klęczę przy stopniach ołtarza, obok mnie klęczy ministrant, który, będzie, który powinien być w tym momencie, oczywiście też przyjmuje Komunię Świętą. Ja pytam, Takim trochę żargonem ministranckim, jako stary ministrant, pytam, a kto idzie do pateny? No i ministrant mi odpowiada, nie, nie, ma, nie możemy, zakaz, mamy zakaz. Też no to, widzi też. Pan, to jest też sytuacja, w której no, serce się człowiekowi kraje, zwłaszcza jeśli ktoś był właśnie tak jak ja ministrantem przez wiele lat i pamięta, jak brak, jak na patenie spadają na patenę okruchy konsekrowanej hostii podczas Komunii Świętej i co się dzieje, kiedy tej pateny nie ma. I właśnie i, i tutaj znowu dochodzimy oczywiście do tego, co, co jest centrum naszego życia jako, jako katolików, wiernych kapłanów również, bo jesteśmy y, oczywiście w bliskim sąsiedztwie wielkiego czwartku, a właściwie program zostanie wyemitowany w Wielki Czwartek. Więc właściwie jesteśmy w atmosferze Wielkiego Czwartku, czyli szczególnie powinniśmy być wrażliwi na, na cześć do Pana Jezusa w Najświętszym w Sakramencie. I to wszystko niestety cały czas się dzieje. Pomimo naprawdę często heroicznej takiej zdecydowanej postawy wiernych wielu wiernych. A nie należy tutaj zapomnieć o tym, że stowarzyszenie imienia księdza Piotra Skargi przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję właśnie upominając się o tą należną część do Najświętszego Sakramentu. Ona na billboardach odbyła się pod hasłem Stop komunii świętej na rękę. Temat był bardzo głośny i nośny w mediach tak, i że tak powiem z tych kontrowersyjnych jak to zostało nazwane. Tak, tak. Natomiast... Nawet zostaliśmy nazwani zbrodniarzami przez to w ostatnim czasie, przez, przez jedną z redaktorek. E, tak, przeprowadziliśmy tę akcję i rzeczywiście e, uważamy, że była to jedna z ważniejszych, e, czy jest, jedna, jeśli nie najważniejsza akcja w ciągu naszej e, ponad dwudzieli. Jeśli Pan Prezes mógłby wyjaśnić tutaj, że ona nie polegała tylko na e, akcji billboardowej, bo to było też szereg, e, takich powiedziałbym, uświadamiających działań. E, tak. e, I takie też serce, e, które i, i, i serce informacji dostępnych ciało gdzie e, tak naprawdę wszystko jest dokładnie wyjaśnione i przy Wsparcie oczywiście portalu pch24.pl, który wiele na ten temat publikował w trakcie trwania akcji i po niej, przed nią również, ale też proboszczowie, czy księża właściwie w całej Polsce, nie tylko proboszczowie, księża, w całej Polsce otrzymali informacje, broszurki i takie zawierające też takie wyjaśnienie, czemu ta akcja służy i, no i obronie tej praktyki udzielania Komunii Świętej do ust jednocześnie z, ze wskazaniem na te wszystkie niebezpieczeństwa które się wiążą z praktyką komunii świętej e, na rękę Niemniej jednak, właśnie tutaj, to uczulenie na tą cześć dla Najświętszego Sakramentu to był taki główny był, przekaz tej akcji. Tak, i to, był, i to była, tym się kierowaliśmy. Jeśli ktokolwiek doszukiwał się i próbował nam przypinać łatkę, że nie wiem, chcemy na siebie zwrócić uwagę, nie. Najważniejszą rzeczą, i na którą się nie mogliśmy doczekać i, i nie mogliśmy stać bezczynnie wobec tego, była sprawa obrony czci Najświętszego Ciała Pańskiego. I, I tutaj mogą się silić różnej maści komentatorzy, nawet i duchowni, niestety, ze smutkiem, to trzeba powiedzieć, którzy próbowali nas odsądzić od czci i wiary, jako, jako jakąś grupkę nie wiem, oszołomów. Naszym celem była troska o cześć do Najświętszego Sakramentu. Zresztą informacja, która później się niedługo potem okazała, komunika, komunikat Episkopatu również poruszał kwestie, co warto zaznaczyć, kwestie, które myśmy poruszyli, o których myśmy wspominali w naszych materiałach, w całej naszej akcji czci właśnie o Najświętszy Sakrament i, do, i, i nawet yy, o czym się nie pamięta dzisiaj, bo ten też dokument Episkopatu przeszedł bez echa, zwrócono uwagę, że o to jest reakcja na tę akcję yy, i obronę yy, na, na tę akcję katolików przeciwko komunii na rękę. Ale ten dokument zawierał istotne informacje dla, dla szafarzy, jak mają udzielać tej Komunii Świętej i dla świeckich, którzy przyjmują Komunię Świętą na rękę. Nie wiem, jak pan, panie redaktorze, ja nie spotkałem się yy, z tym, aby te instrukcje i ta troska, która tam z tego dokumentu przemawiała o te najdrobniejsze cząstki ciała pańskiego, aby te instrukcje były w praktyce stosowane. To znaczy, by była, były te ręce wiernych. Na, na pewno tych informacji może. zabrakło w momencie, kiedy mówiono, że ta formuła na rękę jest tą tak. bardziej bezpieczną. Wszystko to się tak odbyło, że przecież wierni sobie poradzą, a potem się okazało, że ojej, jest tyle ważnych rzeczy, które należy dochować, przyjmując w ten sposób, że... No, nagle no, okazało się to sprawą bardzo istotną i, i pokazało, jak, wiele, jak nie, wiele nie wiadomo. Dokładnie, jak wiele nie wiadomo, jak wiele warunków musi być spełnionych, żeby ta komunia święta była przyjęta godnie. W zasadzie, mówiąc szczerze, panie redaktorze, jeśli się przyjrzeć tym zaleceniom Komisji do Spraw Kultu Bożego Episkopatu, to gdybyśmy chcieli spełnić te warunki, które tam są postawione, gdyby chcieli szafarze spełnić, to jasną rzeczą jest, że, że powinni o wiele szybciej zdecydować się na powrót do, 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 do starej Sprawy praktyki Komunii Świętej do ust, ponieważ ona w oczywisty sposób bardziej gwarantuje bezpieczeństwo i część właściwą Najświętszemu Ciału Pańskiemu właściwą niż ta praktyka Komunii na Rękę, która mówię, no w praktyce się, ta praktyka okazuje się no, w zestawieniu z tymi wytycznymi choćby. E, Komisji do spraw Kultu Burzego. Niewykonalne się to okazuje w tej, w tej praktyce. Także trzeba się cieszyć, że, że ta interwencja przyniosła taki poprawę sytuacji, jeśli można tak to nazwać. Podobnie jak świeży, się miało tak. to apelowanie, nie wiem, czy pan prezes pamięta początek koronawirusa i te apele, żeby nie przychodzić do kościołów, że transmisja jest fajna, tak. że to też jest uczestnictwo, że komunia duchowa jest, jest za, jakimś takim zastępstwem tutaj, że, Żeby z tego korzystać. Bardzo dużo tu też się zmieniło właśnie dzięki takiemu naciskowi społecznemu medialnemu, dzięki wiernym, którzy no, chyba myśleli jednak inaczej. Na tak, to, to tak w pierwszej jak i w tej sprawie oczywiście postawa wiernych to jest myślę ten główny determinant, który powoduje, że. No trochę smutno o tym mówić, ale że nie, pozwa nie pozwalają ci wierni też trochę pasterzom cofnąć się na inne pozycje. Chciałoby się inaczej, tak? Chcielibyśmy, żeby często pasterze byli tymi front, nazwijmy to w tym współczesnym żargonie, frontmenami e, w tej walce, czyli właściwie no, żeby byli pasterzami e, i, i chronili swoje owce przed niebezpieczeństwem, które przychodzi. No ale dzisiaj świat pokazuje, że, e, że to często wierni stają w tej awangardzie e, walki w obronie. W obronie wiary, i tym samym no być może tego w tym naszym czasie, w tych naszych czasach, potrzeba, tego świadectwa wiernych, po to, żeby, żeby pasterze poczuli się pewniej. Ale też Bogu dzięki coraz częściej i coraz więcej tych głosów pasterzy, którzy nie dają się zepchnąć na margines życia społecznego i przypominają również, że Kościół ma w Polsce swoje prawa i nie tylko w Polsce zresztą. Że, że kwestia wolności kultu religijnego jest, jest sprawą pierwszorzędną, zwłaszcza, że, że my na tym świecie jako katolicy że nie żyjemy po to, żeby się dobrze bawić i dobrze czuć zawsze i przekonaniu, że tu sobie zbudujemy raj na ziemi, ale że to nasza, tak jak teraz jesteśmy w tym okresie triduum paschalnego, że naszą drogą jest droga, droga krzyża, tak? że, że my nie, nie możemy tego, tego krzyża odrzucić na bok i w związku z tym wiemy, że, że cierpienie jest w nasze życie wpisane i nie żyjemy tylko po to, żeby na tym świecie tutaj się, się dobrze bawić. A naszą pierwszą planową rzeczą jest oddawanie czci należnej Panu Bogu. I o tym musimy pamiętać my jako świeccy i oczywiście nasi pasterze, którzy czasami dają się zechnąć takie myślenie świeckie, że zdrowie, zdrówko, często jeszcze nie mówią, zdrówko, zdrowie jest najważniejsze. No nie jest najważniejsze. Tak, i tutaj zgrabnie przeszliśmy do kolejnego tematu, yy, czyli naszych duszpasterzy, księży. Wielki Czwartek to ich wielkie święto. Yy, ciężki no, rok za nimi. Ciężki yy. rok za nimi. Ja chciałem też yy, przy tej okazji złożyć wszystkim kapłanom yy, naprawdę yy, wielkie rzeczy, takie, yy, wielki, złożyć wielki hołd jego, ich kapłaństwu. I jednocześnie życzyć wielu potrzebnych łaski, tej odwagi i determinacji do, do walki, której dzisiaj będzie, dzisiaj trzeba znacznie więcej, może niż, niż rok, dwa lata temu, ale też i musimy się przygotować na to, i myślę, nasi kapłani również na, na tą konfrontację z tym światem, coraz bardziej. I, i tej odwagi i deter, determinacji chcemy im życzyć. Jednocześnie naprawdę wielki szacunek i wielka cześć dla kapłaństwa, i, i, i podziękowania wielkie dla tych kapłanów, którzy nie dali się złamać. Którzy dali wspaniałe świadectwo swojej wierności kapłaństwu i byli zawsze przywiernych. To znaczy, walczyli o to, aby mówię o tych, o tych kapłanach, którzy nie dali sobie wmówić, że nie mogą z jakiegoś powodu spowiadać choćby, czy udzielać sakramentów, czy też wpuszczać na, na msze świętą ludzi. Tym wszystkim chwała, którzy, którzy się nie dali temu ponieść i, i zdecydowanie mm, wystąpili w imieniu jako szafarze sakramentów, jako ci, którzy mają nieść Chrystusa w każdej sytuacji, pod, podkreślam w każdej sytuacji, również w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. I wielu Bogu dzięki tych kapłanów było, którzy spowiadali nieprzerwanie niemalże, wiele tych świątyń było. Owszem, no, trzeba wspomnieć i o takich dezercjach z, z pola walki, jak, jak zamykane kościoły na własne życzenie i, i takich wspólnot. I, Ale też z i drugiej grup. strony, szereg e, takich inicjatyw e, wprowadzających m, e, nowe punkty, że tak powiem, programu do oferty duszpasterskiej, które otwierały e, wiernym A, możliwość uczestniczenia w nabożeństwach, w Mszach Świętych. Bardzo dobrze, że pan o tym wspomina. Myślę, że warto wspomnieć przy tej okazji, że w wielu miejscach pojawiła się, e, e, pojawiły się Możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu. Że w wielu kościołach właśnie pasterze, dusz pasterze wyszli naprzeciw wiernym i stworzyli miejsca i otworzyli możliwość adoracji przez, całą, przez cały niemalże dzień dla tych, którzy chcą być blisko Pana Jezusa w tym czasie zamętu, zamieszania. I to, i to rzeczywiście widać takie ożywienie, przecież mamy do czynienia, już widzimy z tymi dwoma skrajnymi, dwiema skrajnymi, Postawami. Z jednej strony e, ucieczki od, e, od, od, od tego żywego pana Boga, który, e, jak mówi ojciec Strumiłowski, jest w mocy, o czym zapominamy, że jest panem życia, panem naszego zdrowia e, e, i to on jest w mocy nas uchronić przed wszystkimi niebezpieczeństwami, nie tylko nasze siły ludzkie, nie tylko medycyna. A z drugiej strony, właśnie, właśnie taka sytuacja, w której no mamy, czyli właśnie z jednej strony ta postawa, a z drugiej strony ucieczka od tego Pana Boga w stronę takiej, można powiedzieć, u chrześcijan postawy niechrześcijańskiej, postawy deistów. Że Pan Bóg jest, ale nas tylko obserwuje, jakby nie miał wpływu na to, co się dzieje. I, 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 my, i my, niestety, często jako, jako wierni, również jako, i również kapłani nasi. W, w, tym, w, tym, w tej atmosferze współczesnego świata, który y, y, żyje tak, jakby Bóg nie istniał, a jeśli tak, to pozwala mu się jedynie istnieć, a nie ingerować w życie poszczególnych ludzi, w życie całych społeczeństw. No właśnie tak żyjemy, że, że wyznajemy w, w gruncie rzeczy Boga deistów, a nie Boga chrześcijańskiego, nie Boga katolickiego, który, który jest, y, jak mówi ojciec Strumiłowski, jest w mocy. Jest Tutaj pan prezes przywołuje ojca Strumniowskiego, które znakomite teksty przy okazji minionych już świąt, kolejnych. Mieliśmy okazję czytać na portalu PCH24.pl. To wszystko było możliwe dzięki państwa wsparciu, o co bardzo prosimy, żeby takie teksty i takie programy, takie rozmowy móc publikować, rozpowszechniać. Potrzebne jest państwa wsparcie, bez niego nie damy rady, bardzo o nie prosimy. Dodam jeszcze, że w najbliższą Wielkanoc. Też będzie bardzo dobry tekst ojca Strumiowskiego Polecam, Ośledźcie Państwo PCH24P. Wracając do, do księży... Do takich właśnie kapłanów nam potrzeba. <grym> Mówię, jest ich coraz więcej na szczęście, i na tej, na, tej, na tej mapie również polskiego kościoła coraz mocniej wybijają się te postawy, które, które i cieszą. No. Tak jak choćby ordynariusza biskupa Kieleckiego. ta postawa i zdecydowana obrona. Zdecydowana obrona kościołów przed zakusami ich, ich zamykania. To jest naprawdę wspaniałe świadectwo na to, kochani, drodzy nasi kapłani, nasi pasterze na to czekamy, o to prosimy o to świadectwo. Oto świadectwo walki, bo my jesteśmy gotowi, jeśli tylko będą z nami nasi pasterze, to, to jesteśmy gotowi stanąć murem za Wami i z Wami. Bo tutaj poruszyliśmy bardziej tak sprawę od strony tej walki z koronawirusem, która jest tutaj toczona i, i zamykane nam są kościoły odgórnie. Ale są też tacy, co by chcieli z powodów ideologicznych pozamykać nam te kościoły. Są też tacy, którzy z powodów ideologicznych fizycznie atakują. Kościoły, którzy przerywają nabożeństwa, msze, przeszkadzają, którzy atakują fizycznie już kapłanów. Mieliśmy takie przypadki, stąd też mówiłem, że to ciężki rok dla kapłanów, bo za nami przecież fale protestów środowisk proaborcyjnych. To też bardzo ciężkie doświadczenie dla ludzi kościoła. No, mieliśmy do czynienia rzeczywiście z taką manifestacją czarną, manifestacją zła. E, oczywiście wielu udało wielu się w, tą, w tę atmosferę wciągnąć, na, chyba próbując odreagować na najróżniejsze frustracje związane z, z lockdownami i zamknięciem w domach. E, mam nadzieję, że wielu, wielu, wielu po prostu uległo tej atmosferze i chciało się jakby wykrzyczeć, ale niestety no, ich, ich frustracja i, i wielu frustracja poszła no, w, przeciwko. Przeciwko kościołowi. I myślę, że niewielu sobie zdawało sprawę z tego, i zdaje sobie dotychczas sprawę z tego, jakie konsekwencje poważne duchowe niesie ze sobą wystąpienie przeciwko kościołowi publiczne. I że to są, że to są grzechy śmiertelne. Być może tu należałoby też oczekiwać jakiegoś głosu pasterzy, którzy jak wiemy w sytuacji, kiedy, kiedy człowiek publicznie występuje przeciwko nauczaniu kościoła, naraża się co najmniej naraża się, jeśli nie popada wprost w ekskomunikę. Z samego, samego faktu tego, że się przeciwko Kościołowi występuje. I tu jest. I tu myślę, że, że jakiś głos pasterzy się w tej sprawie powinien pojawić. Natomiast to jest to wielkie ryzyko oczywiście. Wiemy też o tym, że, że mnożą się też w Polsce i akty apostazji oczywiście temu tematowi też będzie poświęcony kolejny numer dwumiesięcznika Polonia Christiana więc też myślę że warto przy tej okazji wspomnieć o tym, o tym jakie konsekwencje niesie za sobą apostazja konsekwencje duchowe no i właśnie i przy tej okazji znów świadectwo tych wiernych którzy stanęli z kolei w obronie kościołów w obronie atakowanych świątyń w obronie atakowanych księży Właśnie, co by się stało, gdyby wierni zaspali e, i no. pozostali w domach. Znowu tutaj co? rozmawiamy sobie o zagrożeniach i znowu ci wierni, którzy wykazali się aktywnością, którzy wykazali się takim poczuciem odpowiedzialności za kościół za obronę świętości też, bo przecież tak. no, mówiliśmy tu o, o wtargnięciu do kościołów też. To rzeczywiście znów świadectwo wiernych, aczkolwiek nie obyło się i bez takich incydentów, w których nie, 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 nie wiem jak to nazwać, nieroztropni, no nie, żeby nie powiedzieć o gorzej, pasterze. Nieliczne wprawdzie były to, to sytuacje, ale których pasterze wypędzali swoich wiernych albo nasyłali na nich policję, żeby nie bronili tych kościołów. No, postawa samobójcza, co najmniej, która dalek, daleka jest od, od roztropności myślę chrześcijańskiej. Na szczęście tych, tych sytuacji było stosunkowo niewiele i z reguły wierni broniący kościołów dostawali rzeczywiście wsparcie od swoich pasterzy i, i Bogu dzięki też za, za tę postawę. Ja tutaj rozpoczęto taką piękną akcję dotyczącą obrony tych kościołów. Przy tej okazji stowarzyszenie też stworzyło taką stronę obrona kościoła.pl, gdzie znalazły się tam wszystkie informacje dotyczące tego, jak sobie radzić w takich krytycznych sytuacjach. Takie poradniki prawne też i tak dalej. Z tego, co Wiemy, mamy takie sygnały, że będzie ta sprawa rozwijać się dalej. Na pewno na pch 24 PL znajdziecie Państwo wkrótce kolejne informacje, co się będzie działo w tej sprawie. Warto obserwować, bo jest rozwojowa. Tu nie zdradzamy jeszcze szczegółów, ale no patrząc na to, co się dzieje w ostatnim czasie, ten, ten nacisk taki, te wydarzenia z Torunia, gdzie obklejano kościoły taśmą, tak. że strefa skażona, żeby zniechęcić ludzi do chodzenia do kościoła, te kolejne e, malunki, e, te, tak samo, do, do tak, donosy, takie liczenie wiernych, nazwijmy, malowanie, pokoju filmu aborcyjnego ta, na ścianach ta. kościoła te zniszczenia, to trzeba być gotowym na to, że, 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 że to będzie się działo i trzeba reagować I wcześniej to, już. I tu panie redaktorze też podziękowania ja chciałem złożyć dla e, Instytutu e, Ordo Juris, który przygotował e, taką ocenę prawną e, tego e, tu w zakresie tych domagania się zamykania kościołów czy ograniczenia e, swobody sprawowania kultu bożego. E, Ordo Iuris przygotowało ocenę prawną tej sytuacji. Myślę, że e, dobrze było, e, żeby księża się w tym, w, z, tym, z tym dokumentem w Polsce zapoznali i żeby mieli świadomość tego, e, kiedy będą nękani, e, nagabywani bądź e, wprost prześladowani przez różnego rodzaju służby, e, jak również e, nazwijmy to oddziały e, ormo. Współczesnego ormą, które będą chodzić po kościołach i, i donosić, żeby ci księża zdawali sobie sprawę z tego, że prawo Boże jest tutaj najważniejsze z jednej strony, a z drugiej strony, że prawo jest po ich stronie i że, że powinni też do tego, się, do tego się odnosić, i powinni się powinni po prostu być odważni w, 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 tych, w tych sprawach. I myślę, że Wielu wiernych, które, które, którzy przyjdą w te święta do, 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 do kościołów e, będą stali też wierni odważnie po stronie swoich pasterzy. A to, że wierni przyjdą do kościołów, to kto wie, jak, jaka zasługa jest właśnie w, w ich aktywności. E, bo przecież gdyby nie ten głos w, w, o to, żeby premier nie decydował się na całkowite zamknięcie kościołów, tak naprawdę nie wiadomo, w jakim miejscu byśmy byli. Ja Państwu przypomnę, na, przed na wiosnę, kiedy koronawirus miał swój początek, przeprowadzona była pierwsza akcja w serwisie protestuj.pl. My chcemy Boga. Apelowaliśmy tam o to, żeby te kościoły były otwarte, bo przecież zostały limity bardzo srogie nałożone pięć osób w kościele mogło się znajdować. To przyniosło skutek, tam prawie 30 tysięcy podpisów zostało złożonych. Później przed Bożym Narodzeniem, tak, po zamknięciu cmentarzy, też ten głos wiernych był słyszalny. Obroniliśmy Święta Bożego Narodzenia i państwo mogli być w kościołach, więc widać, że ten głos się liczy. Teraz po raz kolejny, przed tą Wielkanocą, no, wszystko wisiało na włosku. No, skończyło się na ścięciu tego limitu z 15 do 20 metrów, a co mogło jest też, być... co też redaktorzy, trzeba jasno sobie powiedzieć, jest krzywdą dla Kościoła. To jest krzywdą dla Kościoła, tak, ale, to, ale patrząc na to, co, jaka, jaka była chóra był optymizm do zamykania całkowitego Kościoła wśród ekspertów i, i z głosów różnych rządowych, no to mogło być tak jak rok temu, czyli pięć tak. osób albo całkowite zamknięcie. Ale, ale aczkolwiek tak, że głos należy... od... się liczy. Widać. Oczywiście, że tak, aczkolwiek mówię, nie, należy, nie należy się z tego powodu zbytnio cieszyć i my też podkreślamy to, że nie damy sobie po prostu odebrać wiary i nie damy sobie ode... pozamykać kościołów, nie damy się odepchnąć od sakramentów, od życia sakramentalnego i niech mają świadomość tego wszyscy ci, którzy mają takie zakusy i mają taką, e, taką pokusę, aby nam e, zabrać to, co dla nas jest najważniejsze e, w naszym życiu, bo nie do czy tylko naszego życia doczesnego. Szanowni Państwo, jeśli idzie o, aktualne, o aktualną akcję My Chcemy Boga, to jest drugie jej wydanie. Strona mychcemyboga.pl już około 36 tysięcy podpisów pod tą akcją. Wciąż można się dopisać i żeby ten, sprawić, żeby ten głos był mocniejszy. No bo do świąt to no, no, różnie jeszcze może być. Już niestety. mówiono, że Niedziela Palmowa to taką będzie niedzielą testową. Na siłę próbono, próbowano tak. udowodnić, że tu nie zdał egzaminu, że trzeba zamknąć. No tutaj opinię Ja mam nadzieję, różne... że ci, którzy nami teraz rządzą, nie odważą się na tego typu y, y, zachowanie. Aczkolwiek y, ja też i do nich apeluję, i y, apelujemy do nich, jako do ludzi wierzących często, czy deklarujących się jako katolicy, żeby oni również dali świadectwo, co w ich życiu jest najważniejsze. Bo to, że są odpowiedzialni oczywiście za, za zdrowie, za bezpieczeństwo, yy, to jest jedna sprawa, ale to, czemu służy, czemu ma służyć i, i, ich praca, i ich służba, do czego zostali powołani, jakie jest powołanie naszego kraju, to jest kolejna rzecz i ważniejsza jeszcze niż, niż, yy, niż głosy tak zwanych autorytetów, bo dzisiaj widzimy, że dyskusja jest bardzo ożywiona również i w internecie, i po tym roku całej tej tak zwanej pandemii wiemy, yy, jak bardzo wiele krytycznych głosów w zakresie tego, Sposobów walki z tą tak zwaną pandemią pada ze strony również naukowców i, i, i świata medycznego. I, jak wielu lekarzy, profesorów, znawców tego tematu krytykuje działania, działania naszego rządu. I oczywiście cieszy to, bo widzimy, że nasz kraj pod względem swobody sprawowania kultu jest wyspą, rzeczywiście, choćby w zestawieniu z naszymi południowymi sąsiadami. Ze Słowacją, gdzie no, biskupi księża wierni, y, biskupi księża y, gdzieś y, pochowali się, i, i, i chociaż od razu o, ostatnio też się odzywają głosy, już, że, że dość tego, myślę, że to jest też pod wpływem świadectwa Polski i Polaków. Że my jesteśmy, że nasz ciężar jako, jako, jako kościoła tutaj lokalnego, kościoła polskiego jest tak duży. Że my musimy sobie zdawać również sprawę z tego, że nasz kraj oddziałuje również na sąsiadów i na tych, na tych katolików dookoła, że od tego, jaka będzie postawa nasza, zależy swoboda kultu, również oddawanej, czci, oddawanej Panu Bogu, w innych krajach i na nas są skierowane często oczy świata, nie tylko Europy, ale świata. I o tym z tego sobie musimy zdawać sprawę i Oczywiście mówię, cieszy to minimum, minimorum, które, które mamy, ale nawet to nie jest minimum, minimorum, bo to jest trochę tak, jak w obozie dostaje się dodatkową rację chleba i wszyscy jest nieźle, da się żyć, tak? bo mamy dodatkową rację, dodatkowy kawałeczek chleba. To nie jest pełna swoboda. To nie jest pełna swoboda i musimy sobie to jasno powiedzieć nie o to chodzi. Yy, nie o taką swobodę tutaj chodzi. Mamy prawo do pełnej swobody wyznawania naszej wiary i, i do oddawania czci Panu Bogu i do dostępu do sakramentów. A jeśli idzie tutaj o ten przykład Polski, o tę wyspę, to nie sposób przypomnieć aktualnego numeru magazynu Polonia Christiana stąd wyjdzie iskra pod takim tytułem, to jak zdobyć magazyn ten czy kolejny numer, e, znajdziecie Państwo w opisie do filmu, tam będą wszystkie linki podane, proszę spojrzeć i zaznajomić się. E, na pewno warto e, czytać ten magazyn, zawsze cenne e, informacje. No I co? właśnie jak widać, e, też aktualne p, bardzo tematy są poruszane i w sposób no, bardzo profesjonalny i merytoryczny. Bo... Tak, myślę, że rzeczywiście to... Y, y... To te słowa, stąd Wejdzie Iskra, które oczywiście są nawiązaniem do, do objawień yy, świętej siostry Faustyny, y, słów, które Pan Jezus do niej wypowiedział i o tej obietnicy dla Polski, zwłaszcza w tym y, mm, czasie trudnym dla nas i wydawałoby się, że y, takim, w którym daleko nam do spełnienia tej obietnicy. Tym bardziej warto sięgać do, do, do tych tekstów i do, do tych myśli po to, żeby sobie uświadomić te kwestie ponadczasowe, te kwestie, tej, te, żeby, żeby mieć tą optykę szerszą niż to, czym żyjemy przez ostatni rok, zastraszeni, wystraszeni, żebyśmy się otworzyli rzeczywiście na to działanie opatrzności i na to, jakie, jakie Pan Bóg ma względem nas plany, a nie zamykali się na ten, na ten Boży głos i na to Boże wezwanie. No, na pewno nie można poddawać się tutaj jakiemuś zwątpieniu, trzeba stać na swoich pozycjach, do czego Państwa serdecznie namawiamy. Jeśli tylko zdrowie Wam na to pozwala, uczestniczcie w liturgii Triduum Paschalnego, uczestniczcie w liturgii Wielkiej Nocy. Nie dajcie się zastraszyć przede wszystkim. Jeśli, chyba to jest dobry moment, że można już naszym widzom życzyć błogosławionych świąt. Błogosławionych, radosnych świąt zmartwychwstania Pańskiego, proszę Państwa. Takich, takich świąt, w których wiara w to, że Chrystus zmartwychwstał, ale i też to, że pokonał śmierć, piekło i szatana i pokonał wszystkie nasze słabości, i pokonuje w te, to zmartwychwstanie, jest dla nas również nadzieją nowego życia. Ale też i ma być źródłem dla nas odwagi, mężnego wyznawania wiary, niezależnie od okoliczności. Tej odwagi, siły i radości ze zmartwychwstania pana naszego Jezusa Chrystusa życzę Państwu. A ja się dołączam do tych życzeń. Sławo Mirskiba, wiceprezes Stowarzyszenia imienia Księdza Piotra Skargi, był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Szczęść Boże. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję Państwu. Szczęść Boże.